A skoro o wesołych pomysłach, to zapytam pana, czy słyszał pan, że za 3 lata w Polsce mamy mieć więcej autostrad niż w Wielkiej Brytanii, a 1,5 miliona Polaków przeniesie się ze strefy ubóstwa do bogactwa, no i oczywiście Polska będzie w gronie, panie redaktorze, 20 najbogatszych krajów świata. Pan premier Tusk wszystkich przelicytował, bo on ma, zresztą nic dziwnego, ma dostęp do pieniędzy jako premier rządu, więc tutaj może właśnie zapomnieliśmy dodać, że te wszystkie osiągnięcia dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Nie, panie redaktorze. To przynajmniej premier twierdził. No to jest jeden z wielu mitów. Z Unii Europejskiej w tym budżecie na lata 2014-2020 Polska dostała coś tam około 400 miliardów złotych. Od tego trzeba odliczyć składkę, jaką Polska płaci do Unii Europejskiej. To jest około 18 miliardów rocznie. Dlatego mówię około, bo to zależy od kursu walutowego. Więc razy 7 to jest już 130, około 130 miliardów. Więc trzeba odliczyć 270 już, a nie 400. No i 70 miliardów to można śmiało odliczyć na koszty aparatu biurokratycznego, który te pieniądze rozdziela, tam sprawdza te wszystkie podania i tak dalej, byle czego ci ludzie nie zjedzą. Więc 200 miliardów na 7 lat, to jest raptem około 30 miliardów złotych rocznie, a koszty obsługi długu publicznego w ubiegłym roku przewyższyły 50 miliardów. To są takie mniej więcej proporcje, więc nie ma się czym ekscytować. Pan premier Tusk się zachowuje jak człowiek, który zarabia powiedzmy 3,5 tysiąca złotych miesięcznie, dostał 35 złotych ekstra i zwołuje całą rodzinę, żeby się naradzić, na co te 35 złotych wydać. No więc byłoby to śmieszne, gdyby nie było takie smutne. I gdyby nas to dotyczyło. No i gdyby nas to nie dotyczyło.